Das sind alles sehr Oj, nachdenkenswerte to rzeczywiście Fragen, die ich pytania sicherlich były, które skłaniają beantworten do kann, aber auch refleksji. hier Nie na wszystkie Mitstreiter auf potrafię dem odpowiedzieć. Podium. Ich will nur einige kleine Oddam też głos punkte anführen. Ulrich Beck, tutaj das war die erste Frage. Swoim, Zukunft der Arbeit, Bürgerarbeit. Również partnerom. Ale zacznę das od Ulricha ist ein sympathisches Becka. Konzept. Rzeczywiście koncepcja bardzo sympatyczna, ale beznadziejnie romantyczna. Praca obywatelska to ma być praca, która służy dobru wspólnemu, praca w stowarzyszeniach, praca w rodzinie, tak więc ma to być ewentualnie mała część pracy w ogóle. Tylko nawet jeśli byśmy znaleźli większość parlamentarną, która by coś takiego uchwaliła, to by trzeba za tę pracę płacić i to płacić z budżetu. Bardzo niewielką część tej pracy można by było z budżetu sfinansować. A o jeszcze jednej sprawie nie możemy zapomnieć, że ci ludzie byliby bardzo źle opłacani. To znaczy, tam pracowaliby, nie wiem, albo bardzo młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, albo emeryci, renciści by tam pracowali. Tak więc koncepcja Becka jest bardzo sympatyczna, ale nie ma przyszłości. Oczywiście nie prowadzi to moim zdaniem do tego, że nas nastąpi brazylianizacja naszych stosunków pracy i naszych stosunków społecznych. Tam nierówność jest rzeczywiście w Brazylii chyba największa, znacznie większa nawet niż w USA. Ale mają w Brazylii również jedną rzecz pozytywną, najbardziej kreatywne innowacje, jeśli chodzi o system demokratyczny. Tam jest ten słynny budżet partycypacyjny, gdzie można SMS-em głosować. I to nie na małe, bardzo małe części budżetu, ale na bardzo istotne części na poziomie komunalnym, na przykład do 25% budżetu. To jest budżet obywatelski. To obywatele decydują w głosowaniu, na co pójdą pieniądze. Gdzie się podziała solidarność? Oczywiście, to jest również romantyczna koncepcja, z którą nie powinniśmy zrywać, ale solidarność będzie miała trwałe podstawy tylko wtedy, kiedy zostanie zinstytucjonalizowana. W XX wieku taką instytucjonalizacją solidarności było stworzenie państwa socjalnego, wspominaliśmy tutaj sobie o tym, odpowiedzialność, powiązanie ubezpieczeń z systemem podatkowym, koncepcja podatku progresywnego jest związana z tym, że ci, którzy więcej zarabiają, mają więcej płacić. To była ta wielka koncepcja XX wieku. W tej chwili widzimy, że ci, którzy naprawdę dużo zarabiają, nie płacą nic albo prawie nic, ponieważ potrafią wyprowadzić te pieniądze z danego kraju. Jeffrey Sachs to w ogóle jest temat sam w sobie. Jeffrey Sachs to był również ten, który bardzo intensywnie współpracował, o czym Państwo wiedzą, znakomicie z Leszkiem Balcerowiczem. Tak więc on tylko mówił, jak to amerykańscy ekonomiści, my plan for Poland. I przyjechał tutaj, działał w Polsce, współpracował z Balcerowiczem. Ale, że tak powiem, z Szawła zrobił się Paweł. Teraz działa na rzecz wspólnoty i w ogóle odgrywa Jeffrey Sachs teraz bardzo pozytywną rolę, więc odszedł zdecydowanie od koncepcji neoliberalnych, których kiedyś był zwolennikiem. Katolicyzm. Czy katolicyzm jest w stanie ustrzec nam przed jeszcze większą nierównością? Nie jestem specjalistą od tych zagadnień, ale istnieje katolicka nauka społeczna. Jeszcze pamiętam Rerum Novarum. Potem było Quadragesimo Anno, czyli w 40 roku. I rzeczywiście
Zarówno Rerum Novarum, jak i Quadragesimo Anno odgrały swoją rolę w XX wieku, zwłaszcza w państwach, gdzie chrześcijańska demokracja miała coś do powiedzenia. Tak było w latach 50., tak było w latach 60., w latach 70. być może jeszcze też. Ten ordoliberalizm to nie byli socjaldemokraci na początku, to była raczej mieszanka liberałów i chrześcijańskich demokratów i ich idei, ich koncepcji, ale moim zdaniem czasy się zmieniły, nawet w tak katolickim kraju jak Polska. Nie wierzę, że nagle pojawi się partia, bo to musiała być partia, musiała być jakaś siła, która będzie z tymi hasłami katolickimi skutecznie działała w parlamencie. Myślę, że to się wszystko stanie w taki sposób, jak mówi Angela Merkel, czyli zgodnie z wymogami rynku. Tak więc granice zostały już tutaj przełamane i granice zostały przekroczone. Pewne drogi są już raczej trudne do odkrycia. Pytanie za milion dolarów. Gdzie będzie Polska za 10 lat? Za 10 lat mnie Państwo nie zaproszą już pewnie, więc zaryzykuję tutaj prognozę. Zapewne Polska nie pójdzie na szczęście w kierunku Rosji, ale raczej w kierunku USA. I mam argumenty na poparcie tej tezy. Tak jak Francja, tak jak Skandynawia, może nie, ale raczej będzie dominować w Polsce koncepcja liberalna, czyli niewielka rola państwa. A ma to wiele wspólnego z tym, że po latach 80. Polska wprowadziła nie tylko demokrację, ale także rynek. I wtedy rynki były już od lat 90. w dużym stopniu zglobalizowane. W związku z tym to późne urynkowienie Polski będzie miało ten swój wpływ. My mieliśmy to w zachodniej Europie wcześniej. Tak więc nie będzie tej społecznej gospodarki rynkowej, tylko raczej stopniowe topnienie tego komponentu socjalnego. Schweden wird Polen nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, nie będzie wzorem dla Polski. Raczej Wielka Brytania będzie takim wzorcem dla Polski. Bardzo dziękuję. To może pan Szwed przekaże prezydentowi Słupska dobrą wiadomość. Za 10 lat będziemy szli tropem Ameryki i będziemy mieli małżeństwa jednopłciowe. Można poczekać, jak się jest młodym.